Yaman i Zeir boją się, że mogą stracić Yusufa. Choroba dziecka zmniejsza napięcie między nimi i zbliżają się do siebie, co strasznie denerwuje Zuhała. Yaman i Zeir zabierają Yusufa do szpitala, gdzie dowiadują się o kolejnych złych wieściach. Zobaczcie, co będzie się działo w 201 odcinek Dziedzictwo będzie można obejrzeć w czwartek 25 stycznia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP1 o godzinie 16:05, w 200 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, gdy wszyscy w rezydencji dobrze się bawią, Yusuf ponownie mdleje. Yaman i Zeir boją się utraty synka. Zeir jest zdruzgotana, gdy Yaman mówi jej to, co powiedział mu lekarz Yusufa. W skrócie, co będzie się działo w 201 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, Iqbal obawia się, że prywatny detektyw sprawi im kłopoty i planuje się go pozbyć. Yaman i Zeir boją się, że mogą stracić Yusufa. Choroba dziecka zmniejsza napięcie między nimi i zbliżają się do siebie, co strasznie denerwuje Zuhała. Adalet martwi się, że Bora zawróciła Neslihanowi w głowie i jest zdecydowana porozmawiać z bogaczem. Yaman i Zeir zabierają Yusufa do szpitala, gdzie dowiadują się o kolejnych złych wieściach. Zuhal jest wściekły, że Yaman zbliża się do Zeir. Jak, myśleliśmy, że wszystko idzie tak, jak chcieliśmy, ale spójrz, co się dzieje? Zuhal wścieka się przed Iqbałem. Zuhal, nie słyszysz siebie, o czym ty mówisz? Odpowiada Iqbal, dzisiaj grali razem w piłkę, przez Yusufa, nie wiemy, co będą jutro robić, przez niego? Zuhal nadal się denerwuje. Wściekły Iqbal każe jej się opamiętać, bo dziecko jest chore, a oni robią za niego wszystko i dodaje. Czy masz kamień zamiast serca? Czy próbujesz przyciągnąć do siebie Yamana tym kamieniem? Jak myślisz, nie jestem zdenerwowany? Ja też jestem zdenerwowany, ale boję się, bo teraz pojawił się także ten detektyw. Nie martw się, dopóki te dokumenty są w Yamanie, nigdy nie naprawią ich związku. Musimy uważać, aby nie wyszło na jaw, że te dokumenty są naszym dziełem. I co zrobimy, Kako? Dopóki Yaman skupi się na Yusufie, nie ma dla nas niebezpieczeństwa. W tym momencie Zuhal ponownie dostaje wiadomość od detektywa, który chce dać mu pieniądze, w przeciwnym razie opowie wszystko Yamanowi. Zuhal wściekle pyta siostrę, co zrobią. Iqbal odpowiada, że dadzą mu pieniądze, ale kiedy przyjdzie po pieniądze, jej ludzie go złapią i tak nie dając ani grosza pozbędą się tego szantażysty. Akcja przeskakuje do wieczora. Yaman znajduje na podłodze w salonie piłkę z krwią Yusufa. Bierze to i mówi Cengerowi, że sama myśl o stracie Yusufa go zabija i pyta Cengera, jak to wszystko przeżył i jak po stracie syna kontynuował swoje życie? Nie mogłem tego znieść. Uratowałeś mnie od śmierci. Powstrzymałeś mnie od samobójstwa. Gdyby nie wasze wsparcie. Wsparcie to jedno, życie to drugie.
Jeśli coś stanie się Jusufowi, Cenger przerywa Jamanowi i zapewnia go, że Jusufowi nic się nie stanie, ponieważ jest tak silnym żołnierzem jak on i razem wygrają tę wojnę. A teraz Jusuf najbardziej potrzebuje jego nadziei i siły, ich wsparcia z Zejerem. Ona mnie zaskakuje, pani Zejer, Jaman widzi, jak bardzo Zejer troszczy się o Jusufa. Nie ma wątpliwości, że gdyby musiała, oddałaby swoje serce i poświęciłaby życie dla Jusufa. Zaczyna opowiadać to Ginger i nie rozumie, czy człowiek naprawdę potrafi być jednocześnie tak dobry i zły? W końcu to, co Jaman zobaczył w teczce, ujawnia inną stronę Zejer i jej samolubne cele. Jaman jest bardzo zdezorientowany i nie może już zrozumieć, czy Zejer jest naprawdę aniołem, czy diabłem. Te myśli nie dają Jamanowi spokoju ducha, Bora udaje się na komisariat i ostrzega Firata, aby nie wtrącał się w jego związek z Neslihanem, który jest jego chłopakiem. Ale wiesz, twoje słowa nic nie znaczą dla Neslihan, bo ona wierzy w to, co jej mówię. Bora jest pewna siebie. Nawet nie możesz sobie wyobrazić, co mogę z tobą zrobić. Firat grozi po odejściu Bory. Firat idzie do Ibo i mówi mu, żeby znalazł w internecie wszystko, co ma na temat tego drania Bory, ponieważ bawi się z Neslihanem i nawet jeśli obiecał trzymać się z daleka od Neslihana, nie może tego dotrzymać. W tym samym czasie Adalet, widząc wiadomość od Bary na telefonie Neslihan, zdaje sobie sprawę, że zostali chłopakami i postanawia porozmawiać z Borą. Cenger radzi jej, żeby tego nie robiła, bo to jeszcze bardziej podsyci ogień i popchnie jej siostrzenicę na jego bok. Adalet upiera się, że porozmawia z Borą, akcja przeskakuje. Jaman i Zejer poszli spać, ona na sofę, on w sypialni. Zejer mówi Jamanowi, że sprawdzi, co u Jusufa, żeby nie dostał krwotoku z nosa podczas snu. Jaman idzie za nią, dbają o to, aby z dzieckiem wszystko było w porządku. Zejer oferuje spanie z Jusufem, aby mogli mieć pewność, że nic mu się nie stanie. Jutro ważny dzień, powinieneś się przespać, mówi Jaman. Zejer zaczyna wychodzić z pokoju, a Jaman mówi jej, że wkrótce przyjdzie. Zejer słyszy, jak Jaman modli się za Jusufa, akcja przeskakuje do rana. Jaman budzi się i widzi, że Zejer nie ma w pokoju. Wychodzi na taras i widzi Zejer kopiącego dół w ogrodzie. Jaman ubiera się i pomaga Zejerowi zasadzić kupione wczoraj drzewo cytrynowe. Wierzę, że to drzewo będzie rosło razem z Jusufem, mówi Zejer. Wychowamy go razem, Jaman odpowiada pewnie. Akcja znowu urywa się, wszyscy mieszkańcy rezydencji oprócz Zi zebrali się, aby wysłać Jusufa do szpitala. Jaman mówi Iqbalowi, że później wyjaśni coś swojemu bratu. Jaman, Zejer i Jusuf docierają do szpitala, gdzie po pozostawieniu Jusufa w pokoju, w którym się znajduje, Zejer i Jaman udają się do lekarza Jusufa, aby dowiedzieć się, który z nich może zostać dawcą Jusufa. Lekarz każe im usiąść, a następnie przekazuje złą wiadomość, że żaden z nich nie może zostać dawcą Jusufa.
Dziedzictwo odcinek 202. Niespodziewane wiadomości ze szpitala. Yusuf może wrócić do domu. Streszczenie odcinka, 26 stycznia 2024 roku, Yaman i Zeyer martwią się potencjalnymi skutkami ubocznymi leczenia Yusufa. Zeyer trudno opanować emocje, Yaman próbuje ją wspierać i pocieszać, choć sam jest przygnębiony chorobą bratanka. Adalet grozi Boże i zabrania mu spotykać się z Neslią. Jej słowa działają jednak na chłopaka jak płachta na byka. Bora postanawia przyspieszyć działania, prosi Neslią o spotkanie i mówi o pogróżkach Adale. Ku wielkiej radości domowników, okazuje się, że diagnoza Yusufa jest błędna, a chorobę, na którą zachorował, można szybko wyleczyć. Yaman, Zeyer i Yusuf razem wracają do domu, kiedy i gdzie oglądać 201 odcinek Dziedzictwa? Będzie można obejrzeć w piątek 26 stycznia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.